Sebastiana Stefan Hamura. Panie mecenasie, czego dotyczy dzisiejsza pikieta? Dzisiejsza pikieta dotyczy reparacji odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec. Motto pikiety to jest reparacja teraz, reparacja na Niemiec. Dzisiaj przyjechała pani kanclerz. Jak twierdzi strona niemiecka, temat reparacji został załatwiony już w przyszłości w PRL-u. To jest zdanie strony niemieckiej. Do tej pory żadnego polski rząd konkretnie nie podniósł. Nie miał odpowiedź w podniesieniu tematu reparacji odszkodowań. Pani kanclerz tutaj jest, przyjechała ze swoimi ministrami. I uważam, że teraz nadszedł czas, ażeby te reparacje, odszkodowania konkretnie położyć na stole negocjacyjnym. A pan premier Mateusz Morawiecki dostał oflankowanie w tej materii od pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Bild am Sonntag właśnie ten temat. Panie mecenasie, ale o tych reparacjach mówi się już od kilkunastu miesięcy, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Co wydarzyło się na przestrzeni tych miesięcy? Czy mamy jakiś krok do przodu, czy raczej stagnacja? Mamy krok do przodu, bym powiedział, po tym ostatnim wystąpieniu pana, Andrzeja Dudy. Myślę, że Niemcy to zarejestrowali. Liczę na to, że dzisiaj pan czy reparacje są takim najważniejszym problemem w relacjach polsko-niemieckich, czy może przyszłość, na przykład współpraca w Unii Europejskiej, bo zdaje się, że rząd w Berlinie i rząd w Warszawie inaczej widzi tę współpracę, inaczej ocenia w ogóle ideę Unii Europejskiej. Zgadza się, ale jeżeli nie uregulujemy przeszłości, to trudno nam będzie razem pójść w przyszłość i budować wspólnie przyszłość, przynajmniej na zasadach partnerskich. Teraz nadszedł czas, żeby się porozumieć, pojednać w prawdzie, bo do tej pory, jak wiele osób słusznie zauważało, było to takie pojednanie, to był kicz pojednania, tak? I rozmawiamy konkretnie, róbmy to, co trzeba i zamknijmy tę sprawę, bo jakby świadomi reparacji, niedawno temu polski ustawodawca zwolnił z kosztów sądowych, z wpisu sądowego w tych sprawach dotyczących ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, a to właśnie są te czasy II wojny światowej i za chwilę będą wpływać dalsze presje przeciwko Republice Federalnej Niemiec do polskich sądów i myślę, że wtedy to będzie bardzo oddziaływało, bardzo konkretnie oddziaływało też na niemiecką opinię publiczną, na niemiecką. Myślę, że teraz jest ten czas, żeby jeszcze to uregulować, a jak nie, no to trzeba będzie składać w całej Polsce pozwy przeciwko Republice Federalnej Niemiec. No, panie mecenasie, czy na pewno Angela Merkel jest tylko jedną osobą, z którą powinniśmy na ten temat dyskutować? Bo coraz więcej mówi się o takim narastającym wewnętrznym kryzysie, zarówno w Niemczech, jak i samej partii Angeli Merkel. I być może Angela Merkel nie dotrwa do końca kadencji, jak pan to ocenia. Ale obecnie jest nadal kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, sprawuje tę władzę. Na razie tylko powiedziała, że rezygnuje z przewodniczenia partii i CDU. Oczywiście może to doprowadzić ewentualnie do tego, że za chwilę będzie inny kanclerz. Być może pani kanclerz Merkel wybierze się do Brukseli, zostanie szefem Komisji Europejskiej lub zajmie krzesło Donalda Tuska. Tego nie wiemy, to jest sprawa przyszłości. Lub też może dotrwać do końca kadencji. Cześć, drogi! Albo mogą być wcześniejsze wybory, tak? Także wiele mamy tutaj scenariuszy, ale obecnie jest kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec i rozmawiamy ze sobą na tych samych zasadach. Pan premier Mateusz Morawiecki jest premierem Polski i mówimy to i doprowadzimy do konkretnych rozwiązań. Dziękuję. Autor grafik, plakat.
Kaczyńska, autor wielu okładek tygodnika Solidarność. Wojtek, przeciwko czemu lub za czym dzisiaj protestujesz pod kancelarią prezesa Rady Ministrów? Protestuję przeciwko barbarzyństwu i domagamy się reparacji za to barbarzyństwo od państwa niemieckiego. Wszystko jedno, jak się to państwo teraz nazywa. To jest skandal, że przez tyle lat, od 1 września 1939 roku, te sprawy nie są uregulowane. Czas najwyższy to załatwić. Korzystamy tutaj z sytuacji, gdzie przyjechała pani kanclerz, więc jakby robimy tutaj akcję informacyjną, tudzież stosując plakaty metaforyczne, ale też właśnie czysto informacyjne, oparte o dokumenty, zrobione na podstawie dokumentów, które informują o tym, że czas najwyższy usankcjonować i uregulować barbarzyństwo, jakie nam tutaj Niemcy zrobili w czasie II wojny światowej. No tak, ale są takie środowiska liberalno-lewicowe, np. Gazeta Wyborcza, które twierdzą, że powrót do dyskusji na temat reparacji to jest współczesny nacjonalizm i psucie dobrych stosunków z Unią Europejską. No, Gazetę Wyborczą odsyłam do ustawy 447, która w Kongresie Amerykańskim zapadła i tam jak gdyby nikt nie mówi o tym, że to jest to się przedawniło, albo że to jest nieaktualne. Jest tak najbardziej aktualne. Póki to nie będzie załatwione, to będzie cały czas aktualne, ponieważ ludobójstwo się nie przedawnia. Nie może przebaczenia na barbarzyństwo, na ludobójstwo, na to. Nie możemy pozwalać na to, żeby nas ktoś bezkarnie, bez konsekwencji mordował, okradał i dewastował. A jak oceniasz działania państwa polskiego w ostatnich latach w tej materii, próby odzyskania reparacji? Tak naprawdę to mamy pierwszy raz okazję, żeby na ten temat porozmawiać poważnie, bo do tej pory przez różne zawiłości polityczne nie było ani woli politycznej, ani odważnego, który by to podjął, więc teraz jest pierwsza okazja od czasów II wojny światowej, kiedy możemy na ten temat porozmawiać i mi się wydaje, że Niemcy są na to przygotowani i ufam, że z tego skorzystają jak najszybciej. Przecież to jest skandal, mega skandal na skalę międzynarodową, żeby ta sprawa nie była załatwiona. Ja się pytam, gdzie jest ten Ordnung muss sein w państwie niemieckim? Retorycznie pytam, bo to jest Beisel, a nie Ordnung. Jeden z swoich plakatów mówi, że reparacje czynią wolnym. Czy jeżeli ten temat reparacji zostanie podjęty, zostanie załatwiony, czy wtedy będzie można twierdzić, że rzeczywiście to zadośćuczynienie pewne krzywdy zamazuje? No to jest taka... Tu jest bardzo wiele przekazów w tym plakacie. Znaczy to jest taka... Ukrywam, specyficzna metafora nawiązująca do języka, który stosowali Niemcy właśnie na obozach koncentracyjnych. Odwracamy ten przekaz. Chodzi o to, że Niemcy do tej pory nie muszą już więcej, nie będą musieli, jeżeli zapłacą reparacje, nie będą musieli manipulować, oszukiwać, wprowadzać w błąd opinii publicznej, że oni są tylko trochę odpowiedzialni albo mniej odpowiedzialni za II wojnę światową, albo będą zapraszali ludzi poprzez różne fundacje do współodpowiedzialności za Holokaust. To są wszystko manipulacje. Załatwmy sprawę podstawową i będzie nam wszystkim łatwiej. Twoje plakaty... I to jest tak naprawdę dobra rada. No. Reparationen machen frei. Czyli po prostu reparacje czynią wolnym. Załatwmy tą sprawę. Twoje plakaty wcześniej były widoczne na ulicach wielkich miast. Te plakaty dotyczące oczywiście reparacji stosunków polsko-niemieckich. Czy miewałeś w związku z tymi plakatami jakieś problemy? Cały czas mam problemy. Te plakaty były w ubiegłym roku w sposób zorganizowany zniszczone, a władze Warszawy za między innymi właśnie za te plakaty, które tutaj trzymam, wystosowały wobec mnie, znaczy zażądały kary finansowej za te plakaty, które właśnie się nie spodobały dziennikarce Gazety Wyborczej. Administracja warszawska przyznała mi karę ponad prawie 16 tysięcy złotych. Sprawa jest w trakcie, jest napisane odwołanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie, no ale chyba nie zapłacę kontrybucji na rzecz III Rzeszy za to, że ich domagam potępienia barbarzyństwa w Polsce, bo to by było.